Mordy moje, tutaj Hunter Bait, mam z kolejnym odcinku z gry Pokémon Trading Card Game Online. I kochani, słuchajcie, tutaj dostałem informację, dzięki ci Miki, bo Miki to ogarnął, kurde. Cześć, zobaczę, aha, to dobre takie, dobra, to widzę. Miki ogarnął, jak się wysyła rzeczy, co by tego, słuchajcie. No więc tak, tu najpierw sobie wejdziemy w Collections i wam pokażę, na czym to wszystko polega. Macie takie karty, które są albo zaznaczone tak na niebiesko, albo na niebiesko, nie niebiesko, nie? Tu macie trady lockie, to znaczy, że nie można, to jest tradable, to znaczy, że to jest tradable, czyli do wymiany. I słuchajcie, ja sobie już ustawiłem tutaj karty, jeżeli ktoś by mi chciał jakieś, na przykład boostery wysłać, czy coś, czy jakieś karty super fajne, zajebiste, tak po prostu za jakąś byle jaką kartę tak naprawdę moją, to może mi składać propozycje, zaraz wam pokażę, jak to się składa. Tutaj tak samo z paczkami jest, żeby nie było, nie? Tak macie, tutaj macie tradable. Macie tradable i tutaj na przykład też macie tradable, to też możecie taką wysłać i taką też możecie wysłać, nie? I ogólnie tak jak będziecie chcieli, to też jakby sobie wejdziecie w tutaj w wymiany, no tu macie tradę, nie? Jak się klika na te karty, tutaj macie tradę i macie publiczne oferty i sobie możecie zobaczyć na przykład, że tutaj za jedną paczkę Breakthrough mogę wziąć Arboka i 14 innych kart tutaj, nie? Patrzcie, mogę takie rzeczy sobie normalnie za jedną paczkę, nie? Bo tutaj ludzie potrafią naprawdę mnóstwo różnych, przeróżnych rzeczy wysłać za jedną paczkę tak naprawdę. No. Tak samo za Uncommon Chesta, tak samo można, nie? Jeżeli jest ten do wymiany, to ten. Dobra, to tak, pokazuję wam szybko, co tutaj się dzieje. Aha, jak jeszcze wysłać, jak wysłać? To na przykład klikacie sobie na mój nick, w ogóle zobaczcie, ile jest was. Jest, żeby nie było, że ja nie akceptowałem, ja wczoraj kurwa siedziałem godzinę i was akceptowałem, patrzcie. Rozumiecie już teraz? Tu w requestach jeszcze zobaczę, jeszcze są osoby. To pododaję, bo niektórych na przykład nie mogę od razu dodać, nie wiem dlaczego. Może tutaj będzie możliwość od razu. A, tego nie mogę na razie dodać. Dobra, to w takim razie szybko dodam tutaj. Viking 610807. Dobra, dodany. Tak się po prostu dodaje inaczej, jeżeli nie ida rady, to wam chciałem też właśnie pokazać, jakbyście chcieli się pododawać, a nie możecie na przykład, po prostu wpisujecie później tutaj i tak, tutaj macie add friend i dodajecie frienda i jest to dobre. To tak, to na przykład jakbyście chcieli takiemu, do taki, na przykład, ja muszę sobie znaleźć tutaj, mać takiego Grypsona, nie? Albo na przykład takiego. A nie, w sumie to nie tak. W sumie to na przykład możecie, że kreatę tradę. I macie, o właśnie tu, i prywatę tradę i na przykład wybieracie sobie takiego Grypsona, nie? Jeżeli Grypson ma jakieś karty, bo tutaj będą pokazane karty, które tutaj można dać komuś, nie? Takie do wymiany. I później tam mi dacie jakieś boostery, czy jakieś super zajebiste karty, jakie macie, to możecie mi dawać w ogóle. I Grypsona też zapraszam, bo to jest Gryplim. Dobra, a ja wam teraz pokażę to szybciutko, co mamy za challenge'a dzisiejszego dziennego. Dzisiejszy dzienny challenge, ponieważ ja zacząłem bardzo mocno grać talią ognistą, co bym sobie chciał tutaj taki ogniste opakowanko dostać. To jest, że połóż 7 kart ewolucyjnych. Oczywiście tu musicie też patrzeć, nie? Bo tutaj macie, że to jest trainer challenge, tu jest versus, tu jest turnament. I jeżeli na przykład jest oznaczone ta gwiazdka, to znaczy, że już nie, tutaj wam się nie będzie liczyło, tylko w versusach i turnamentach. Tak jak to patrzyłem tam od przedwczoraj, jak był live, to były chujowe. Tu muszę, jak to zgarnę, to już będę robił opening, tak? Bo od razu mówię, o 10 rano będę nagrywał opening z tego, na 14, nie? Tak jak dzisiaj oglądacie ten odcinek, jest o 7 rano się pojawi. O, 15, zajebiście, wygram to. Tak jak o 7 się pojawi odcinek, macie 3 godziny, żeby wysłać mi jakieś paczki, ewentualnie jak będziecie mieli tradable, albo jakieś uncommon chesty. Bo to też sobie pootwieram. To dobre. Dobra, biorę sobie szybko, kurwa, Fennekina. I mój oponent nie ma karty żadnej, no to dobre, to ja patrz. Tu biorę, tu nie masz, to dobra, to super, fajnie. Ja cię napierdolę, czekaj, ty kurde. Dzień dobry, ja pierdolę. Dawaj. Długo się będziesz brancował? Coś słabego. Tak, biorę sobie kartę, zawsze sobie biorę kartę. O, to dobre, że się wziąłem kartę. Dobre, że sobie wziąłem kartę, patrzcie. Ja biorę teraz tak i tak i sobie wezmę to jeszcze. Profesor Beach Observation, to dobre, ja se wezmę.
Dobra. I on mnie nie zaatakuje teraz, bo nie będzie mógł mnie zaatakować. Ale w kolejnym turze jeb! I wygrałem. Mam nadzieję. O, tu wpada Seedot. Ultra Ball. Czy mi się wydaje, czy będzie Simisade, czy będzie jakiś Nuzleaf, czy ten Shiftry? Co będzie? Chespin, o! Czyli masz Quilladina gdzieś tutaj i pewnie masz Chesnauta. Wpada Chespin. Dobre, dobre, tak, kolek tutaj draw a card, dobre, tak, weź se. Dobra, tu mi wpada jeszcze kolejny Breaksan. Ja wezmę tak, wezmę kuchwa tak. Wezmę se o 7. Kurde, nie wyszło. 2, 3, 4, to dobre, może być. Tu ewoluujemy Furryta. Tu mu zapierdolę kujawiaka. Pist. To dobre, ja tu jedną energię tracę. Tu se biorę kartę, która jest Scorched Earth. To dobre, też lubię tę kartę, bo ta karta jest dobra. I tu, proszę bardzo, tu bierzesz kolejny, coś chcesz ewoluować. Tu mamy Quilladina, tak się spodziewałem właśnie tego Pokemona. Podwójna karta tutaj, o, tutaj wyczuwam, że będą dobre Pokemońce na tym. Ale dobre, ja zrobię tak, Scorched Elf. Tu wezmę i tego, tu se użyję, żeby se wziąć jedną kartę, wrócić, co by sobie dwie dobrać. Ponytka bez pytka. Tutaj używamy Stevena, żeby sobie wziąć jeszcze jednego profesora Beacha. I se wezmę profesora Beacha, tak, to dobre, se go wezmę. I se wezmę tutaj jedną kartę energiów, to dobre. I tutaj co mogę zdać? No mogę go zapierdolić kujawiaka z Firetail, Slapa, Pist. I leży za 80, hej. I se biorę kolejną kartę, tutaj Rewarda, co to karta Rewarda jaka jest? Super Potion, to dobre, mnie się to podoba. Dawaj teraz tego Seedota. Ja wiedziałem, ja wszystko wiem, jak was kurwa wszystkich znam, dawaj tu. Mnie tu nie zaskoczą. Oj, coś chyba kart energii nie masz, powiem ci. A ja mi ich w pizdu. Patrz, to se wezmę tak. Ruszasz tu, bierzesz tak. Tu ci wyjeżdża. I trzy demony wyjeżdżają w trasę, by załatwić niegodziwców. Rapidasha, pist, pist, pist. Tu używamy profesora Beacha, Bircha. Tak, 7. Kurz. Tu wychodzą, patrz. Ruszasz tu, bierzesz tak. Czołgiem jeździliście. Tu nie wychodzi nic. Dobra, no to... Pis tam, chlast i leży, to dobre. I se biorę kartę energii, hej. Entei, o to dobre, to ja lubię Enteia. Entei taki spoko, super przyjazny Pokémon. To dobre, o tu chyba. O, tu powiem ci, że wyszło ci takie, no, takie, mhm. Patrz, ja w tym momencie nie mogę nic innego zrobić, tylko mogę sobie wziąć Clayvorant Aya, co by sobie zobaczyć, tu karta energii i Fennekina. Dobrze, ja se zobaczę, no. Jak mi, on wie, że jak mnie uderzy, to już Pok przegrał, także on musi tutaj tak, wiecie, delikatnie. O, proszę bardzo, tutaj mu wychodzi, że tu dwie karty energii i tu widzę chyba, że jakiś Chesnagut zaraz leci. Tak mi się wydaje. A nie, zobacz, on się będzie bronił cały czas. Dobra, dobra, ja se zapamiętam, patrz. Ja mam w ogóle tutaj tego, on za 70 mi zapierdoli, nie? Właśnie, no. Tak myślałem. Dobra, ja wezmę tak, że se wezmę... na tego, jakby se ewoluował, to ja go potem zapierdolę. O, i to będzie dobre. I ja se wezmę tylko Clayvorant, a ja co by se zobaczyć tutaj może... No w sumie tak, o, se wezmę, zrobię. Co by jeszcze jedną kartę energii sobie dobrać? Na razie nie mogę go uderzyć, bo on jest na razie nietykalny. Ale spokojnie, ja to załatwię. O. Oj! No coś mi się wydaje, że no jestem zmuszony ci zapiedrolić kujawiaka, no. Tak, profilaktycznie, za 80, hej. To dobre. To ja, kurde, lubię tę grę, nie? Lubię tę talię, talia ognista mi się bardzo podoba, nie? Tu mam spalone już, patrzcie ile, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak mi wlecą blacksmithy, to se kurde porobię. Patrz, no cały czas będzie się menda pieprzona, paździoch jeden będzie się bronił, no. No to ja se zobaczę tutaj, co mam w talii. Co mam w talii, to mam to. To i to, to dobre, to se biorę. No i powiem ci tak, jak ci nie wejdzie teraz jakieś karty tutaj dobre ci nie wejdą, no to w tym momencie jesteś po prostu loser. Weszło, nie weszło? Pewnie w rewardsach masz, no. A ty przecież nie zrobisz, o, no i teraz, proszę bardzo, i biorę Chesnaguta, tak? Taki cwany będziesz?
Ja ci i tak załatwię. Dawaj kurwa, dawaj go. Pokaż. Pokaż go, tak, tak. Ewoluuje, tu mnie uderzy za 70. Tak, to dobre, tak, umiesz, umiesz to, umiesz. Lucky Helmet, to dobre. Touchdownem, tak, za 70 mi obrażenia, tu się 20 leczy. Spokojnie, ja to mam ogiernięte wszystko. Patrzcie, ja to zrobię tak, że ja tutaj dam mu kartę. Czekajcie, jakby to zrobić tak, żeby nie jebnął go szpak, ale był ptak. A po prostu jebnę go i wezmę sobie slugmę, potem rzucę i później tego sobie zrobię i to będzie też dobre. Tak, bierz se, rzucaj. A bo wiesz co, nawet ci fureta tam dam teraz, tak żebyś se zobaczył, o. Masz se fureta, proszę bardzo, weź sobie go kurwa, zeżryj. Ten uderzy tutaj za... Jak uderzysz mnie, to będziesz miał 120 życia w sumie. To później ten torkol cię tutaj tak zjedzie trochę, mocno. Tak w sumie obliczam. No uderz, no pokaż siłę. Proszę, widzicie? 120. Ale go w kolejnej turze zapiedrolę, także tutaj... No dawaj go, tutaj już po twoim tym czesnogocie, tutaj on już tak, no leży i kwiczy, tak bym powiedział nawet, w sumie. To se wezmę, rzucę, a nic se kurwa nie rzucę, a po prostu cię zabiję, o. Sprawa załatwiona. Spiky Shield, proszę bardzo, tutaj mnie, dawaj, wyrzuciłeś wszystko, daj kartę energii. O, Braixen też może być w sumie, to dobre. Tu mamy Tropiusa. Patrzcie, walczy twardo. Wie, że nie ma szans, ale walczy. Uch, kolejna energia dochodzi. Och, robi się niebezpiecznie. Ja cię kurwa załatwię, patrz. Kurwa, kart energii nie mam. No co to za? Ja tu wezmę cię z Life Cola, proszę bardzo, pist. Ruszasz tu, bierzesz tak, czołgiem jeździliście, tak jak mówiłem. No dawaj. No, nie wejdzie mu. Ja mu mówię, że nie wejdzie. Patrz, weszło mu. Skurwencon! Masz tu na pożarcie, weź sobie. Trochę mnie smuci fakt, iż nie dochodzą mi żadne karty tego. Dobra, niech se zeżre. Ty, on jeszcze to kurwa wygra, bo ja energiów już nie mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9. Ale przecież mam mnóstwo tych kart energii, mam 18, to gdzie one są pochowane? Halo. O, healnął się. Solar Beam, to dobre. Ja cię załatwię, kurwa, czekaj ty. Masz, zeżryj go. Ty no, kurwa mać. Ente ja będę musiał. A nie, zaraz już za późno, bo on mnie zjedzie tym na hita i to dupa taka trochę jest, wyszła. Dobra, GGWP. Ja już nie mam szans. Ty się poddaję. Skurwencan mnie zjechał, no! Ale se położyłem. Se położyłem trochę karty. Mogłem, właśnie, bo ja miałem daily challenge'a. No. Nie wyszło. Dawaj, jeszcze raz, play. Dzisiaj dobiję to, a może nawet i bilecikiem dam radę. O kurwa, nie, to ja już. To ja od razu mu oddaję, proszę bardzo. Masz tu, wygrałeś, tak, plus 15 masz, proszę bardzo. Znaj łaskę pana. Ja nie będę walczył z wodną talią, kiedy tu jeszcze ten, niech ma! Mnie to tam nie zaboli, niech ma! Plus 15, niech ma! To się tak powinno robić, jak widzisz, że ktoś ma talię, która po prostu cię rozpierdala, a masz adwantagę, daj mu te 15 punktów, szczególnie gdy tutaj jestem ja. No tutaj nie mogę dać dupy, no bo tutaj ja mam adwantagę, ale mamy takie same. Przegraj to, skuś baba na dziada. Kuba XX Jakub. O, dziękuję, wygrałem, to dobre. Bierę. Dobra, wziąłem. Your turn. Dobrze zrobiłem, dobrze, ja dobrze robię. To dobre takie, to jest dobre. Patrzcie i się usta, bo to wierzę, że cię będę. Ja go... O, będą tutaj dobre pojedynki, wyczuwam. Mocno będzie mocno bite. Patrz i płacz, kurwa, ty mi zadasz tylko. O, proszę! Trafiłem na widza. Siema. To dobre. Sparkling Robe, to dobre.
Widzieliście? Tak to jest, kurde. Tu rzucasz, tu biuro ruszasz, tak. Czołgiem jeździliście. Tu wyjeżdżają w trasę załatwić niegodziwców. Bez tego, bo ja w kolejnej turze go zapiedrolę za 80. Także to dobre. Nie, nie będzie. Ja pierdolę. To oczywiście, że będzie, codziennie jest live. Dzisiaj jest czwartek, jak to patrzę. Tak, to pewnie będą jakieś minigry minecraftowe. Bo to też żeście chcieli. Na Wyrtezie sobie troszkę pogramy. I w ogóle, oj, chyba wygrałem. Dlaczego mnie nie zaatakował? To dobre, dzięki kumplu. Wygrałem, dzięki Kuba X Jakub, dzięki. Tu co dostałem? O, prezenta dostałem, żeby był ten. I co dostałem? Tego? Kurwa, 3 bilety, nie chcę 3 biletów. Dawaj, ja tu muszę wykonać daily challenge. To dobre. Szybka gra z widzem. O kurde, nie lubię grać przeciwko tej talii. Ta talia jest jedną z najlepszych tak naprawdę. Ta. Co żeście widzieli? Bardzo nie lubię przeciwko niej grać. Bo ma takiego jednego Pokemona z Kurwila, który się nazywa Dradigon. I on jest... Ach! Mam basic Pokemona takiego, że ja pierdolę po prostu. Świeja nie powącha. O, pikadupek. Za 3 energii może zadać 80 damage'a, nie? To jest skurwencon. Nie lubię go. Nie lubię. Dobra, daj coś fajnego. Niekoniecznie to, to se rzucę. Tak, to jest dobre, to dobre. Tu se zobaczę. Jest profesor Beach, dobra. Jest profesor Beach, to dobre. Ja tu rzucę sobie jedną energię, co by nie zmarnować tego. A se też to rzucę, niech se ma. I se wezmę 7 kart, poproszę. Dziękuję. To se wezmę. I se wezmę. Se wezmę. Dobra, wezmę sobie tego. Furryreta se wezmę. Tak. Taki mam dziki plan, ale nie mogę go jeszcze tutaj wziąć, zaatakować furrytem, także sobie na razie wezmę tylko to. To dobre. O, dochodzi druga energia. O, dochodzi Raichu. I tu się zaczyna robić troszeczkę niebezpiecznie. Na szczęście mnie nie może sparaliżować. Ja jestem podatny, niepodatny jestem na paraliże. Także tak, dobra. To zrobię na razie tak. Rzucę tutaj. To też wezmę. Blacksmith tylko został. Niech będzie ten Blacksmith też. I jedną kartę energii też sobie wezmę. Co by sobie móc ją spalić zaraz. Tak, i daj mi tutaj dwie karty. O, to dobre. To dobre. I to mi się podoba. I mam Blacksmitha. O, to mam dobre, to mam dobre. Tak, teraz mi nie wyjdzie, to przejdę, że go rozpierdalam. No, nie wyszło mi. Ale mam nadzieję, że teraz jak mu nie dojdzie teraz żaden Pokémon, to przejdę, że leży. Bo ja dokładam, mam 3 karty, tak? Ale dopierdolę. Ojejku, nie wyszło. No dobra, i tak wygram. Spoko. Ja wygram. Patrzcie. Ja to zrobię. Daj tu. Pokaż śmierdziela bydlaka, dawaj. Elektrobol, proszę bardzo, za 80, hej. Patrz teraz, patrz. Za to lubię, kurwa, talię ognistą, nie? W jednej turze masz 0 energii, a robisz coś takiego, patrz. Robisz takie, kurwa, łaka maka fą. Rzucasz tu, bierzesz tak, czołgiem jeździliście. Tu, o, czołgiem jeździliście. Tu, patrz, w jednej turze masz 3, kurwa, karty energii przy jednym Pokemonu od razu, bo co, kurwa, a dlaczego by nie? Rzucasz sobie kolejnego Pokemona, rozpierdalasz mu w drobny mak, pis, i leżysz. Jeszcze, no dobra, jeszcze ci ucieka jedna karta energii, ale to idzie do przeżycia. Zauważyłem tutaj, że w talii mam tego Delphoxa. O, tu jeszcze jeden Blacksmith. O, leż, będę na kurwio. Dawaj, pokaż śmierdziela bydlaka.
Tak w ogóle chciałem ci powiedzieć, że teraz giniesz w tej turze, jeżeli nie wrzucisz żadnego Pokemona. O, Escaperope, tak? Escaperope? Spoko, może być. Ja to szanuję, patrz. Patrz, kurwa. Patrz. Myślisz, że mnie załatwisz? Patrz, ja robię tak. Śmierdziela bydlaka. Szybka wymiana. I morderstwo w trybie natychmiastowym. Jeszcze mi zostaje karta energii przy moim niku, a co? I proszę bardzo, losujemy jeden bilecik, jeden punkcik. Jeszcze brakuje, jeszcze brakuje. Jeszcze brakuje, ale dobra. 945. Łach! Napiżam ostro. Napiżam ostro. Ognista. I znowu mam dlaczego ja mam advantage? Ten w ogóle miał fajną, patrzcie, taką złotą zbroję, w ogóle taki odpicował cały na złoto. Kurde. Ja zaczynam. To dobre. Pięknie. Uwielbiam takie rozdania, najlepsze są. O, dobra. Wciągnąłem sobie ściechę. To dobre. Tutaj biorę. Tego sobie na razie nie użyję. No jak mnie nos swędzi, no smarkałem, myłem w ogóle się i czyściłem i to. No. Tu dwa fenekiny, tutaj o jeden dostaje kartę energy. Tak, to se wezmę, to se wezmę. To se wezmę. Na razie zapiedrolę kujawiaka. Tak o. O, tutaj, ja tu wyczuwam, że tutaj chyba będzie taki dobry Pokémon jego, taki jeden. Dobra, to se wezmę, to se wezmę. To se wezmę. No nie wyszło. To se wezmę. Co, kurwa, myślałeś, że tylko ty masz? No to patrz, kurwa. Patrz, kurwa. Patrz i płacz, kurwa. Patrz, ja tu flamethrower. No nie zostaje, no trudno. Dawaj go. Dawaj, zobaczymy, że taki cwany jesteś. Dawaj, chodź. Na pewno ma Delphoxa. Jestem, kurwa, prawie, że święcie przekonany. Nie wyjdzie, skujał na dziada. Ja pierdolę. Ma Delphoxa. Oczywiście masz kartę energii, szmato głupia. No i ma teraz nadaną przewagę. Muszę zrobić tak, co by sobie go tak załatwić jakoś. A se kurwa zjedz. Tak, Blacksmitha chcę Blacksmitha. Jedną kartę energii też. Dobra. Wymienia? Dlaczego wymienił? To jest co najmniej zastanawiające. Pewnie też będzie blacksmithował. Kurde, to dziwne, to dziwne. Ruszaj dupę. No. Dobra, ja zrobię tak, że wezmę sobie... Odłożę tu jedną kartę na Entei'a. Tutaj sobie wezmę dwie energii, dam dla tego jegomościa. Tu wezmę Mystical Fire, co by jedną kartę sobie dobrać. Elegancko, może być Fennekin. I sobie zakończę turę. M-
Makargo się pojawia na arenie. Pojawia się również i Furet. Pojawia się i Blacksmith, tu pewnie na tego od razu rzuci. Czy na Makargo? Na tego, tak myślałem. Mhm. To będzie taki ciężki pojedynek, kurde. Muszę wam powiedzieć. Będzie bardzo ciężki. Rzucę tu. Mystical Fire. Dochodzi ten Pokemonek, to dobre. Na razie sobie zakończę turę. Ile to ja mam jedną kartę energii tylko. Ogólnie to potrzebuję mieć 5 kart energii przy sobie, żeby zabić Delphoxa na hita. Wtedy będę miał damage za 150. O właśnie, u niego się też Entei pojawił. No. Nie ma, dobra, tu sobie wymienię. Tu sobie dobiorę jedną kartę. Zobaczę, czy jest Blacksmith. Nie ma. Tu sobie robię szybciutko wymianę. Bo może mam Blacksmitha tutaj w tych kartach nagrody. Dobra. I Combat Blaze. Za 120, okej. Okay. Hard Charm, dobra, na tego sobie rzucę od razu, na Delphoxa. Tak myślałem, będzie się wysypywał z Pokemonów. Mhm. No, to będzie w cholerę ciężkie. Tu se rzucę, rozwalę sobie go jeszcze raz. Dobra, daj mi kolejną kartę. Energia, ok. Rozwalę go na hita, dlaczego go wrzucił? Jak mógł mnie zjechać Enteiem? Trochę dziwne. Ale okej. Kolejną kartę mu rozwalam w sumie. Blacksmith. To dobre. Makargo wpada. Mhm. Spoko, spoko. Powoli, bo się rozpierdoli. Teraz tak, jakby to rozegrać. Tak myślę, że prawdopodobnie to wygrałem. Dorzucę tej dwie karty. Tu zapierdolę mu, on mnie zabije w kolejnej turze. Ja mu zabijam tego i on nie będzie miał tak naprawdę Pokemona, który będzie mógł mnie zabić na hita. Chyba, że mu tu się dobierze. Oj, oj, oj. Nie zgadę, karetka. Brakowało mi tego, po prostu brakowało mi tego w chuj. Dobra, zrobię tak. Przegrałem to, jak on mi pokona, to ja poddaję od razu. Rzucam Torkoala. Co by na niego od razu energię dać? Co by tutaj sobie rzucić? Tak, z tego. Mam właśnie, potrzebuję aż 6 energii, żeby mnie zapierdolić na hita. I pewnie to zaraz zrobi, bo pewnie ma tą jedną energię. Nie? Powiedz, że masz. Co? Aha, dobra. To wszystko wyjaśnię. Dziękuję. Dobry meczek, zjebałem. I wykonałem zadanko. To dobre, i to chciałem wreszcie zrobić w tym odcinku. Wykonać sobie zadanko. 8 minut, kurde, 9 minut prawie pojedynek.
Dobra, ja sobie poza odcinkiem tutaj dobiję tą paczkę. Pamiętajcie, do 10 wysyłajcie mi paczki. Po 10 już nie będzie możliwości, bo już będę otwierał. Znaczy, będzie możliwość, tak? Tylko prawdopodobnie już ich nie otworzę wtedy na odcinku. Tylko po prostu potrzebam ją na kolejny opening. Dobra, także to było na tyle. Dzięki, mordy, serdeczne arigato za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. Ja tylko zobaczę, czy może coś w tym tygodniu przyszło nowego. Jest środa, jak to nagrywam. Nie, jeszcze nie ma nowych paczek, jeszcze nie ma. Czekam w takim razie na coś. Jeżeli macie jakieś kody tutaj, to podsyłajcie mi kody, nie? Co bym sobie mógł na fanpage'u moim. To podsyłajcie mi kody i ja będę sobie ten. Ja sobie będę. Se wykorzystam se. Jak ktoś ma, oczywiście, no. To było na tyle. Do następnego i trzymajcie się. Yo!